Twoje filmy ECHO i nagrodzony teraz w konkursie Młodego Kina w Gdyni, nagrodzone Bez śniegu, sprawiają wrażenie, jakby były oparte na prawdziwych historiach. Gdzie szukasz pomysłów? W gazetach, w internecie. Często to są zbrodnie, które się dzieją w Szwecji, gdziekolwiek na świecie, które zawsze mają jakieś detale, które mnie bardzo tak słapią. Nie wiem dlaczego i wtedy, bo są jakieś dziwne, irracjonalne detale, które muszę jakoś dalej sprawdzić. Wtedy zaczyna się jakiś taki research, powiedzmy, i dokładam do tego jakby moje wyobrażenie i co ja myślę, jak to może być. W tych historiach, tak jak mówiłeś, jest dużo takich sytuacji mocnych, właśnie jest to morderstwo, śmierć, a jednocześnie są normalni ludzie po prostu, którzy są zdarzeni z tym. Czy taka sytuacja Cię interesuje jako reżysera? To jest klucz. I nie byłoby ciekawe, jeśli, dla mnie, jeśli to by był psychopatą, jakiś kompletnie bez sensu. Po prostu jest ciekawe, jak są jakby bardzo dziwne zbrodnie, ekstremalne, tak dalej, ale wykonane przez normalnych ludzi, które z jakiegoś powodu przekraczali jakieś granice, które my normalnie nie robimy. Bo jak jesteśmy pod wpływem silnych emocji, to jesteśmy irracjonalni. Nie możemy tak naprawdę też tłumaczyć, dlaczego coś robiliśmy. Nie możemy to tak logicznie sami rozumieć, tak mi się wydaje. I w tych sytuacjach trudnych biorą zawsze udział w swoich filmach nastolatki, po jednej lub drugiej stronie. Czy ich punkt widzenia jest dla Ciebie jakiś bliższy niż inne? Tak, mi się wydaje, z dwóch powodów. Jeden to jest to, że ja jakby mam wystarczający dystans teraz, żeby mógł jakby patrzeć na młodych ludzi, nastolatek. Bo kiedyś sam też było, nie? Może za 10 lat będę miał wystarczający dystans, żeby patrzeć na ten wiek, w którym jestem teraz, nie? A drugie to jest też to, że nastolatki mają, jakby im silniej będzie ta poczucie, że sami do końca nie rozumieją, dlaczego coś robią. Jest jakiś, nie są dorosli. I wtedy im strasznie jest dla nas, dla społeczeństwa, jak wykonują jakieś zbrodnie straszną, bo i tak im bardziej nie rozumiemy dlaczego. Przecież to są młodzi ludzie z dobrych rodzin, dobre społeczeństwo. Przynajmniej, no ja tak chciałbym tu powiadać. I wtedy się robi jakaś tajemnica i boimy się tego jakby tak naprawdę dotknąć tak głęboko i trzeba robić filmy, które spróbują znaleźć jakiś sens tego. Bo wtedy mi się wydaje, że tak jak bardzo głęboko spojrzymy, to znajdziemy jakieś lustro. Jakby znajdziemy się, my też jesteśmy, w sensie to są tak naprawdę my. Ja mam takie wrażenie jako widz, że dużo tych sytuacji się rozgrywa na powietrzu, jakoś tak na zewnątrz. Dużo scen skręconych poza budynkami. Czy to jest świadomy wybór? Ja jakoś intuicyjnie czuję, że te filmy, które zrobiłem, te krótkie, małe filmy, mają jakby coś wspólnego z naturą. Że ta jakby natura, która jakby nawet rządzi, jest silniejsze od tych emocji, które te postaci mają. To jest jakby, one są produktami tej środowiska i tej natury. Na przykład w Szwecji to bardzo, bardzo tak jakoś surowo wygląda. To jest, ten krajobraz jest jakieś przybicia, jak oni się czują w środku. W pewnym sensie jaka metafora, ale próbuję tak naprawdę nie myśleć o tym za dużo, bo to jakoś istnieje, mi się wydaje, że to działa i to jest fajne w kinie, coś działa i nie musimy tak do końca tłumaczyć, o co chodzi, nie? Jesteś Szwedem, który studiował w Polsce. Jak, no, to jest takie banalne pytanie, ale jestem ciekawa, jak widzisz polskie kino teraz? Nie wiem, no czasami jest, mi się wydaje, bardzo podobne do szwedzkiego kina, czasami ciekawe, czasami nie. Mi się wydaje, że w Polsce można robić o wiele, jakby można znaleźć dużych, fajnych tematów, które nikt jeszcze nie jakby spróbował robić. Są te tematy na przykład dla mnie, bo ja też bym chciał robić filmy w Polsce. Jakby, bo dalej tu mieszkam, kupiłem mieszkanie i tu zostaję tu. Ale chciałbym robić teraz film w Szwecji, pełnometraż, ale koprodukcją z Polakami, z moim producentem. Polski tytuł na razie jest Po śmierci i jest też jest w tym temacie. Jest chłopak w Szwecji, który ma 17 lat i wychodzi z więzienia, gdzie siedział 2 lata, bo zabił swoją dziewczynę. Wychodzi, ale sam czuje się, on jeszcze nie jest ukarany, więc szuka odpowiedniej jakby kary dla niego, które jest jego sumienia tak naprawdę. Jaką byś widownię chciał mieć najbardziej? Widz nie jest głupi, nie? Ale no, to zawsze jest jakby bardzo dziwny jak sposób, jak ludzie idą na kinach. Zawsze jakoś, nie wiem, nie ma logiki, jest jak giełda po prostu, mi się wydaje. Ale ja chciałbym, to nie jest film tylko dla dorosłych. To mi się wydaje jest tylko dla dorosłych, to jest trochę błąd, bo jest, bohater ma 17 lat. Powód do tego, dlaczego tutaj zostaję, tutaj mieszkam, jest, że tutaj mam jakby wszystko moich ludzi. Współpracuję jakby z Lava Films i to są moi producenci, nie? I z nimi pracowali właśnie też w szkole filmowej w Łodzi, już znam ich od 6 lat. Też jakby chciałbym dalej pracować z polskimi operatorami, dźwiękowcy, scenografia, to mi się bardzo ale mam taką emocjonalną potrzebę robić filmy w Szwecji, ale tak, i to jest jakby jak kundel, zostać z jedną nogą tutaj, a drugie w Szwecji. Ale tak mi się wydaje, to jest, tak trzeba teraz pracować w Unii po prostu. Trzeba robić filmy między krajami, koprodukcję, współpracować. I specjalnie do takiego filmu, który ja teraz chcę robić, to nie jest jakiś mainstreamowy film, więc trudno znaleźć cały budżet w jednym miejscu. Jak jest koprodukcja, to można, ja nie wiem, to wszystko będzie bardziej międzynarodowo, myślę. I to jest ważne. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.